Witam pana, panie Zenku. Szanowanie sąsiadowi. Młotek pan ma? Młotek? Pożyczyć chciałem. No coś znajdę. A do czego? Do mięsa. Do mięsa? No to śniada przyjechała, bitki trzeba robić. A. O. Panie Tomku, a te kombinerki, co pan w tamtym tygodniu pożyczył, to odda pan? Jutro z młotkiem przyniosę. A. Panie Zenku, można jednego fajeczka? Proszę. Drugiego na później. Dzięki. Żonę proszę pozdrowić. Dziękuję. O, jakaś ryska się panu tutaj zrobiła. Nara. Myślę, że tu. Tu? A dlaczego tu? No bo tu jest najbardziej leśnie. A, no tak. To proszę, kochanie. Dmuchaj, dmuchaj, kochanie. No przecież dmucham najmocniej, jak umiem. Ale ja wcale nie czuję, że się unoszę. Ojej. Kochanie, rozpalaj szybko. Komary strasznie gryzą. Bo komary lubią rudę. To dlaczego gryzą po nogach? A teraz twoja kochana wiewiórcia zapadnie w odmładzający letarg, a jej Azorek będzie czuwał, żeby jej się nic nie stało. Ale zaraz będą kiełbaski. Jakoś tak się zrobiło, że się już najadłam. Thank you.
Niech będzie pochwalony. Pochwalony! Na wieki wieków, amen, synu. Na wieki wieków. Ptaki ksiądz nagrywa? Ptaki? Tam w krzakach słyszałem, ładnie gile śpiewają. Gile powiadasz. Posłuchaj. Coś ci puszczę. No? Słyszysz? Coś jakby morze. Woda. Nie, synu, to strumień rozpalonego łowiu. A teraz? Takie jakby pukanie. To pukają tłoki diabelskiej machiny. O! Co? A teraz takie straszne zgrzyty. To odgłosy piekieł. Odnalazłem na plebanii starą mapę, w której zaznaczone jest właśnie to miejsce jako jedno z 16 wejść do piekieł. Jedno z 16 na terenie całej pierwszej Rzeczpospolitej. Źli ludzie zasypali, zadeptali, nie chcieli, żeby księża odnaleźli to wejście. Ale ono tu jest. I ja je znajdę. Słyszę odgłosy. Wędrują tu rurami, kanałami. Słyszałeś legendę o ostatnim dziedzicu tego zamku? Nie. Diabeł go porwał. Zniknął nagle, bezpotomnie, jak trzech poprzednich. Przyjdź do mnie na plebanie. Pokażę ci swoją kolekcję. Mam nagranych 76 godzin odgłosów piekielnych. Puszczam je czasami swoim wiernym w czasie mszy, żeby im uświadomić, że diabeł istnieje, a piekło jest tuż za ścianą. Zostań z Bogiem. Obowiązki wzywają. Już jestem, kochani. Zenek? Nie było cię dokładnie 33 minuty z zegarkiem w ręku. Zdążyłam zjeść 4 kiełbaski, aż mnie brzuch rozbolał. Ale zobacz, co znalazłem. Zaglądałeś do środka? No co ty, chyba nie wypada. To skąd się dowiesz, komu oddać? No rzeczywiście, o tym nie pomyślałem. Jak zwykle. W życiu nie widziałem tyle kasiory. No i co z tym zrobimy? Nie wiem. Nie ma nazwiska ani adresu. A gdzie to znalazłeś? W lesie. No to jak w lesie, to chyba nikogo, nie? No ale mimo wszystko uważam, że powinniśmy to oddać.
Proszę Państwa, znajdujemy się przed gmachem Komendy Powiatowej Policji. To tu właśnie miało miejsce owo wyjątkowe wydarzenie. A z nami jest bohater tego niezwykłego wydarzenia, pan Zenon Okrzasa. Witam, panie Zenonie. Panie Zenonie, proszę powiedzieć, jak do tego doszło? Normalnie, zupełnie normalnie, naturalnie. Ale to nie jest takie naturalne. Czy jednak zechciałby nam pan o tym opowiedzieć? No po prostu zrobiłem, co do mnie należało, co uważałem za słuszne i tyle. No to skoro pan nie chce opowiedzieć, to ja opowiem. Otóż pan Zenon znalazł portfel. Portfel z niebagatelną zawartością, z zawartością 10 tysięcy złotych. I proszę sobie wyobrazić, że jego pierwszą myślą było, aby ten portfel odnieść właśnie tu, aby oddać go kompetentnym władzom, aby go przynieść do Komendy Powiatowej Policji. Naprawdę to się bardzo rzadko zdarza. No tak, tak. Mnie się to pierwszy raz zdarzyło. A dlaczego pana pierwszą myślą było, aby ten portfel odnieść właśnie tutaj, do Komendy Policji? Bo tam nie było w środku żadnych dokumentów, ani nie było nazwiska i adresu. No więc pomyślałem, że najlepiej jak oddam go na policję. Że to takie bezpieczne miejsce? No tak. Panie Zenonie, musi pan przyznać, że nie jest to dziś postawa zbyt często spotykana, niestety. To znaczy, że pan jest po prostu człowiekiem zasad. No mam takie swoje zasady, już od dziecka wpojone. No to się wynosi z domu rodzinnego. Czy tylko z domu? No nie, wie pani, bo ja jestem prawnikiem i jeszcze na studiach nas uczono, że jest taka zasada etyczna, że postępuj uczciwie, nikogo nie krzywdź i oddaj każdemu, co jemu przeznaczone. No i wystarczy się tego trzymać. Tak, a Wiktor Hugo powiedział, że i tak, abyś nie musiał się czerwienić przed samym sobą, prawda? No właśnie. Ja myślę, że nasza mikrospołeczność, nasza lokalna społeczność, a nie tylko nasza lokalna społeczność, doceni taką postawę i wydaje mi się, że już dziś jest pan po prostu bohaterem. No i co? Jak myślisz, dobrze wypadłem? Świetnie. Dobra ta jasna marynarka? No właśnie zastanawiałem się, czy założyć do telewizji taką jasną. Bo brałem też pod uwagę tę zamszową. Nie. Zamsz jest niedobry do kamery. Wiesz co? Tak sobie myślę, że jakby za te 10 tysięcy kupić strusie. Strusie? Strusie. No można by założyć fermę. Po co? No żeby sprzedawać pióra, strusie, jaja, strusie. A co się robi ze strusich piór? Jak to co? Wachlarze się robi, czapki krakowskie. Do czapki krakowskiej to chyba pawie pióra. Ze strusich też. W południowej części Krakowa robią ze strusich. Aha. A jajka strusie to jadalne są? Pewnie, że są jadalne. Można je gotować, ale to nieopłacalne. Dużo gazu by schodziło. Lepiej smażyć, wydmuchiwać wydmuszki. Ja bym je potem malowała i sprzedawała. A z jajek robić omlety. Założyć omleciarnię. Albo jak kto woli polską kuchnię, to można by nagotować rosołu. Ty wiesz, ile by to wyszło rosołu z takiego strusia? Albo można by za takie 10 tysięcy kupić dżembę. Co to jest dżemba? No nie wiesz? Nie wiem. To są takie bębny afrykańskie. A potem otworzyłabym salon muzykoterapii. I na tych bębnach ktoś by musiał grać? No widzisz, zawsze mówię, że mam bardzo dobre poczucie rytmu. No tak, ale nie chodziło mi o bębny. Ty wiesz, jacy ludzie teraz są zestresowani? A jak sobie tak potańczą przy tych bębnach z 10 godzin, to ze zmęczenia chodzą na czworakach i nie mają już siły się denerwować. Taki geszeft. Robić ludziom dobrze,
i jeszcze na tym zarabiać. A czy ty mi przypadkiem, kochanie, nie chcesz zasugerować, że ja za mało zarabiam? Oj, dobrze, już dobrze. Bardzo się cieszę, że oddałaś te pieniądze i że ci ludzie zarabią sobie tą kasę, której my nie zarobimy. Może będą szczęśliwsi. Pańska własność, oddaję. Trochę się tego nazbierało. Trochę. No w końcu to ładnych parę lat. Dlaczego akurat dzisiaj? I pańskie papierosy jeszcze. Dziękuję. Dzień dobry, pani Basiu. Dzień dobry, panie Zenku. A co pani taka roztrzęsiona jakaś dzisiaj? A nie, nie. Taka pogoda. Jest coś dla mnie? Nie ma. Ale szef czeka. No to idę. A niech się pani nie martwi. W telewizji mówili, że po południu będzie słońce. Chodź, 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 Zenuś, chodź. Nie wiedziałem, że szef dzisiaj ma... Siadaj! Ale to może w takiej sytuacji ja pójdę na dół, coś kupię, przyniosę. Siadaj. Ciasteczko bierz sobie. To jaka dzisiaj jest okazja, szefie? Ciasteczko bierz, wsuwaj. Słodziutkie. No i jest okazja, bo jest uroczystość. Szefie, coś się sprzedało? Kawa czy herbata? Co chcesz? Wody. Tak? Dobra. Panie Basiu! Winko! To ja pierwszy raz widzę, żeby szef w ogóle alkohol w pracy pił. A ja pierwszy raz widzę gwiazdę telewizyjną. Nawzajem. No, no. Sława! Dziennikarze chodzą, pytają się... Szefie, ja tych dziennikarzy naprawdę nie umawiałem, oni sami tak. Ale ja myślę, że to no, żeby nawet... No. Może renomę agencji... No, renoma, słuchaj, ważna rzecz. Tam to mamy, Zenek? Mieszkania, no. Działki, lokale użytkowe. No, Ordona 5. Ordona 5 to jest... No, no. Bez kanalizacji. No, ale za to z karaluchami. W nadmiarze. Polska 4. To jest to mieszkanie z grzybem w łazience i z ciemną kuchnią. Jana Bosko. To tam no. Jest agencja. No. No, no, no. Jak ty, Zenuś, tym swoim kryształowym charakterem masz to sprzedać klientowi? Ale ja się staram kłamać. Ja będę się starał kłamać. Zenuś, ja ciebie, człowieka, który jest tutaj sztandarem naszego miasta, ja ciebie nie mogę zmuszać do kłamstwa. Ja ci nie mogę czegoś takiego robić. Ty jesteś fantastyczny facet, ja ci powiem. A jestem dumny, no, że ty u nas pracowałeś. A co szef ma na myśli? A przed tobą jest przyszłość, ja cię nie będę hamował, Zenek. To, co ty masz, to jest kapitał. I ja bym się po prostu źle czuł, jakbym ja to zmarnował. Ja cię nie chcę wiązać. I normalnie rozwiązujemy za porozumieniem stron umowę i jeszcze dostajesz 2 miesiące wypowiedzenia. I ja ci powiem, że no po prostu swoją sławą rozumiesz z tym, co tobie piszą, to ty wiesz, to ty świat zwojujesz. Podaj mi tam tą paczuszkę. Dla małżonki. Od firmy. Dziękuję. Świeże, te same, rozumiesz, te same promóweczki, żebyś słodko o nas myślał, bo my o tobie tak samo myślimy. Idź do Basi, ona ci wypłaci pobory za 2 miesiące. Ale... Zenek, nie zapominaj o nas, co złego to nie my. Niech ci się wiedzie. Dziękuję. Niech ci się wiedzie.
Dziękuję. I w ogóle przez te dwa miesiące możesz nie przychodzić, możesz ten, szukać sobie roboty, wywiadów udzielać, kosztować swojej sławy. No. Trzymaj się. Zenoś, tu uważaj, bo się tak krem wyciągnie, jakby nie trzymał. 1600 w gotówce, a 400 w naturze. Jak to w naturze? No, tak, komputer sobie pan weźmie. Ale po co mi komputer taki stary? A ja nie wiem, panie Zenku, naprawdę nie wiem, szef kazał pan weźmie. Wystarczy już tego, kochana. Oferty na półkę, a na jutro działki rolne, tak? Od 5 ha w górę. Tak jest, szefie. Nie zabrał? Nie zabrał. Kochana, 10 sekund na opanowanie emocji. Ile? 10. Uśmiech. Tak jest, szefie. No. Pięknie. 10 pani da. Dziękuję, szefie. Przyda się panu? Królewski podarunek. A, bez przesady. Stary model, 486. Ja to nawet nie mam do tego klawiatury ani monitora. 486? Ale do pisania listów może się nada. Mam coś dla pana też. Może się panu przyda. To tak. Na szyję? Kapelek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zdrowia panu życzę. Bóg zapłać. Udało nam się namówić na spotkanie i na rozmowę podinspektora Grzegorza Flintę, rzecznika prasowego Komendy Powiatowej. Witam, panie komisarzu. Dzień dobry, panie redaktor. Panie komisarzu, czy są jakieś rewelacje w sprawie owego tajemniczego, zaginionego portfela? Panie redaktor, chciałem serdecznie przeprosić za spóźnienie, ale wracam właśnie z miejscowości Zakręt, gdzie naszej grupie operacyjnej udało nakryć się dziuple handlarzy samochodów. Ja myślę, że nasi widzowie będą zachwyceni. Składam serdeczne gratulacje w imieniu naszych widzów, ale czy możemy wrócić jednak do sprawy tego tajemniczego portfela? Warto wspomnieć o jeszcze innym osiągnięciu naszej komendy powiatowej, a mianowicie o zdobyciu przez starszego aspiranta Grzegorza Farysa drugiej nagrody w konkursie na pamiętniki aspirantów. Konkurs ten niebieski ołówek jest organizowany przez Komendę Główną Policji. Gratulujemy bardzo serdecznie starszemu aspirantowi, ale czy możemy jednak wrócić do sprawy owego tajemniczego portfela? Pani redaktor, portfel znajduje się bezpiecznie w szafie pancernej naszej komendy policji i czeka spokojnie na zgłoszenie się właściciela. To znaczy, że jeszcze właściciela pieniędzy nie znamy? Pani redaktor, sprawa właściciela pieniędzy jest sprawą niezwykle skomplikowaną. Właściciel portfela nie zawsze musi być właścicielem pieniędzy. Ponadto pieniądze mogą być także sfałszowane. Pieniądze mogą pochodzić z przestępstwa. Ponadto współcześni terroryści używają do podrabiania pieniędzy materiałów wybuchowych bądź żrących, którymi nasączane są banknoty produkowane przez nich. Na komendzie nie mogą znajdować się przedmioty pochodzące z przestępstwa. W tej sytuacji podjęliśmy decyzję o komisyjnym zniszczeniu banknotów przy użyciu naszych policyjnych niszczarek i tu znajduje się protokół zniszczenia podpisany przez 3 uprawnione do tego osoby. Dzień dobry, kochanie. No co, mój skarbek taki smutny dzisiaj? Ciężki dzionek miałam. Słuchaj, co ci ludzie usiedzieć? Proszę ciebie, nie mogą w miejscu, tylko ciągle się wprowadzają. Wyprowadzają znowu jakiś wóz meblowy stoi pod naszą klatką. Nie wiesz, kto to?
Wiesz, takie czasy. Ludzie zmieniają pracę, zmieniają partnerów, zmieniają domy. Amerykanie to podobno 17 razy się przeprowadzają w ciągu życia. I to nie z domu do domu, ale z życia do życia. No tak, ale co, muszą tak blisko drzwi stawać? No w ogóle wejść nie można było. A ty co myślisz, że taki robotnik to będzie dźwigał te meble 500 metrów do ulicy? Takie meble są ciężkie, a już dębowe to w ogóle. Myślisz, że dźwiganie to jest takie przyjemne? Ja to nawet jak ze sklepu wodę mineralną gazowaną przynoszę, to mi potrafi całe palce w stawach powykręcać. A nie gazowana to jest jeszcze cięższe. Pewnie dlatego, że gazu nie ma. No ale musieli nam cały trawnik kołami rozjeździć i zadeptać tam koło kwiatków. Windę zablokowali na najwyższym piętrze. I chyba stłukli lustro w windzie, wiesz? Ach, gdzie drwa rąbią, tam drzazgi lecą. Kochani, a tam na tej ścianie to nie wisiała taka ruska ikona tam? Zanek? No? Podobają ci się moje włosy? Och, Renata, Renata, uwielbiam je. Wiesz co? Mi się wydaje, że one się jakoś ostatnio przesuszyły. Takie się sztywne zrobiły. Jakby się mniej kręcą. Pokaż. No rzeczywiście. Czy co to może to od tych papierochów? Nie. To może odżywkę powinnam zmienić. O, może tak. Postanowiłam zrobić to, co powinnam zrobić. Ja też myślę, że powinnaś zrobić to, co powinnaś zrobić. Zmień odżywkę. Albo fryzjera. Nie pamiętam. Jak to? Ja nie mogę wiązać swojego życia z człowiekiem, który nie jest godny zaufania, nie potrafi zapewnić bezpieczeństwa mnie i moim przyszłym dzieciom. Tu zapisałam ci, jak masz podlewać kwiaty. Pamiętaj o dżdżownicach kalifornijskich i bardzo cię proszę, porozmawiaj czasami z drzewkiem szczęścia. Zostawiłam ci wszystko, zabrałam tylko komplet mebelków. Ten z mojego pokoju. Ikonę oddałam do renowacji. Już dawno powinniśmy to zrobić. Ale jesteś pewna, że bluszcz wystarczy tylko raz w tygodniu? Zeniu, nie przejmuj się, daj spokój. Ale co ja teraz zrobię? Przestań się pazać. Prawdziwy mężczyzna płacze wtedy, kiedy grają Mazurka Dąbrowskiego. No ale jak ja teraz będę żył? Spójrz, jak ja żyję. Proszę bardzo, zobacz, co się dzieje. Ale muszę ci się przyznać, że miałem podobną sytuację do twojej. Ty? Tak. Jakieś 20 lat temu miałem dziewczynę. No, wspaniała była dziewczyna. No, ale niestety poszedłem do wojska. O, jak byłem w tym wojsku, pisałem do niej codziennie listy. A, codziennie. Dwa razy dziennie pisałem listy. No i odpowiadała. Przez miesiąc, dwa, trzy. Odpowiadała. Później jakoś się urwało. A wiesz dlaczego? No kto te listy donosił do niej? No kto?
Listonosz? Listonosz. I tak przynosił te listy i przynosił, aż w końcu bracie został. I wyobraź ty sobie, mundurowemu zgotował taki los. Wiesz, z kobietami to jest różnie. Zdradzają, chcą cię przechytrzyć, chcą dominować czasem. Nie ma co. Ale ja sobie radzę, bracie, ja sobie radzę. Sam? Bardzo dobrze. Bez kobiet? No, kobiet, bracie, to ja mam bez liku. Blondynki, brunetki, szatynki, wysokie, niskie, grube, chude. No, wszystkie są w zasięgu ręki. No tutaj, stoją na półce. Na półce? Tak. Chcesz zobaczyć? Jak na półce? Zobacz. O, zobacz tę. Albo tę. Widzisz? Do wyboru, do koloru. I teraz tak. Każda na różną porę roku. Na imieniny, na urodziny, na Sylwestra, na święta. Do wyboru, do koloru. Wybieram sobie, prawda? W zależności od nastroju, prawda? I sobie puszczam. One nigdy cię nie zdradzą. Nigdy nie oszukają. Nigdy cię nie zapędzą w kozi róg. Mało tego, nigdy nie doprowadzą cię do płaczu. I co najważniejsze, są zawsze chętne. No, no, mój drogi, no wspaniałą tu ucztę przygotowałeś. Tak skromniutko, wiesz. Jest do wyboru kapustka. Biała czy czerwona, jaką wolisz? Ta kapusta jest godna sztołu Radziwiłła. Radziwiłł znał się na rzeczy. To był wielki smakosz. Mój drogi, on wymyślił taką potrawę, która śni mi się po nocach. To jest szynka w cieście chlebowym. Wyobraź sobie wielką szynkę. Marynuje się nią w zalewie z wiśni i wina. 2 tygodnie. Następne 2 tygodnie wisi nad taflą wody w studni i kruszeje. Później pcha się ją w ciasto chlebowe i zapieka w specjalnym piecu chlebowym. Poza wielki bochen, który kiedy rozkroisz, pęka pod nożem, a w środku jest cudowny, spływający sokiem wiśniowym i winem, kawał mięsa. Nic nie trzeba. Żadnej innej zakąski. Cudowne. Radziwiłł to wymyślił. Kaszanka. Cudowna polska wędlina, arystokratyczna. Krew z polskich krów, kasza z polskich pól, niebo w gębie. Wielka, wielka przyjemność. No to co, chyba pora się napić, nie? Daj jakieś szkło, polska wódka. A nie, Zenuś, nie. Ja mogę wypić tylko z porządnymi ludźmi. No nie rozumiem. Ty wiesz, co ty zrobiłeś? Ty oddałeś 10 tysięcy złotych, polskich, obcym ludziom. Ty wiesz, ile to jest butelek wódki? 500 butelek wódki to jest rok naszego picia. Albo 4 miesiące picia z wszystkimi koleżankami tutaj z bloku. Leżałyby, pełzały przed nami, mówiły: Zenek,
Ty jesteś najinteligentniejszym człowiekiem na świecie. Mnie by może powiedziały, że jestem najładniejszy. Coś ty zrobił. Człowieku, coś ty zrobił. Całe miasteczko śmieje się z ciebie. Ze mnie też, bo jestem twoim kumplem. No i co ja mam teraz zrobić? Mam dla ciebie prezent. Proszę. Co to jest? Uśmiechnięty Budda. Wędrowniczek. Skąd go masz? Znalazłem. Na śmietniku leżał. Dzień dobry, panie Zenonie. A, to pan, dzień dobry. Ale do pierwszego to jeszcze kawał czasu. Nie, my dzisiaj nie. W sprawie czynszów. Ma pan coś do pisania? Mam długopis. Cholera. Trzeba będzie tu skuć troszkę. A dlaczego? Panie Zenku, pan przytrzyma tutaj. Do ściany. Dobra. Dwa. Po 45. A co pan mierzy? Ścianę. Aha. Tu będą drzwi do łazienki. Tu? Mhm. Ale nie na całą ścianę. Będą tak na 90 cm. No tak nie, też nie od ściany, to tak. W połowie prawie. A tam, ten korytarzyk, to się zamuruje i będzie garderoba. Ale po co mi garderoba? Przecież ja nie potrzebuję. Mnie tak jest bardzo dobrze. Mnie się tutaj bardzo dobrze mieszka. Nie. To nie dla pana. To dla mojej córki. A, na przyszłość. Ale to niedaleko, wie pan. Bo ekipa wchodzi za 2 tygodnie z remontem. Zejdzie im z 10 dni. Córka w tym czasie wychodzi za mąż. Pojadą w podróż poślubną. Wrócą i będzie gotowe. Ale jak ja się... W 2 tygodnie wyprowadzę. No gdzie ja będę mieszkał? Wie pan co? Pan jest teraz sławnym człowiekiem. Na pewno pan coś sobie znajdzie. Ja teraz mam takie problemy różne. Pracy nie mam. No panie Zenku, kto nie ma problemów? No kto nie ma? Czy pan wie, że nam tu na dole w piwnicy co 2 tygodnie gówno wylewa. Cała piwnica pełna jest żółtych much. Co ci ludzie jedzą? Nie wiem. No, ale od tego to są służby. Panie Rzymku, mam do pana prośbę. To już nie te czasy. Niech mnie pan kolegami nie straszy. No to nie o to chodzi. Ja panu powiem, o co chodzi. A te butelki z góry, co tu lecą, to co? Tam jest plac zabaw, wie pan, w środku nocy butelki lecą. To proszę pana, sąsiedzi z góry, tam przecież co noc są jakieś huczne balangi. Przecież 3 dni temu dosłownie była policja, zabrali tego sąsiada. No. Niech pan tak nieładnie nie mówi o ludziach, tak posądzenie rzucać, to każdy potrafi. Przed wyrokiem, wie pan, nie elegancko. A na pana wycieraczce leżą takie cacka. A to co, ja to robię? Ale to nie ja, naprawdę. A to niech mi pan powie, dlaczego na mojej wycieraczce takie cacka nie leżą? A kto panu drzwi tak ślicznie zmalował? Ja nie wiem, dzieciaki, sąsiadów. Panie Zenku, sam pan widzi, że
No, nie jest pan najlepszym sąsiadem, no. Ja stanowczo protestuję. Tak czy inaczej, w ciągu 2 tygodni na pewno się nie wyprowadzę. Szanuję pańską opinię, ale pozwoli pan, że będę miał własne zdanie. Zobaczymy. Słuchaj, wiesz, ty nie musisz mieszkać w tej cholernej kamienicy. Spójrz, jak tu jest przyjemnie u mnie. Słońce, to jest najlepszy środek do prania. Jak dolejesz toniku, to kołnierzyki stoją tak. To w czarnych latem chodzisz? Na czarnym brudu nie widać. A zimą, słuchaj, zwierzęta podchodzą pod same okna. Jak się wyrzucą już z tego mieszkania, to zamieszkaj u mnie. Dzięki. Ale muszę się zastanowić. Może być bardzo wesoło. Może mnie nie wyrzucą? Ale stary, to ma jeszcze jedną wielką zaletę. Tu nie ma telewizora. Nie ma telefonów. Nikt nie dzwoni. Cisza. Spokój można tworzyć. Wiesz, i dopiero tutaj mogłem zrealizować moje marzenie w młodości. Napisałem 3 powieści science fiction. Blondynka z Centaura, uwięzieni w czarnej dziurze, niepokój w galaktyce. Wiesz? Dzisiaj napisałem 4 strony. Przeczytam ci. Komandor Breck pochylił się z powagą nad rozjarzonym ekranem megakomputera. Rakieta kreśliła zygzakowate linie, zbliżając się do radioaktywnej czarnej dziury. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Komandor odsapnął głęboko i opuścił punkt nawigacyjny na 15 minut. Wszedł do rakietowej kuchni, włączył gaz i nastawił imbryk z herbatą. W trakcie galaktycznej nocy, kiedy gaz syczał cichutko przyjemnym, błękitnym płomieniem, komandor zmrużył na chwilę zmęczone powieki. A ty myślisz, że na statkach kosmicznych mają kuchenki na gaz? No tak. Oni mają gaz, mają elektryczność, mają telewizory. Wszystko mają.
Ja też będę miał. Dzień dobry. Zenon Okrzasa z tej strony. Proszę pani, ja wczoraj dzwoniłem w sprawie pracy. Miałem dzisiaj się dowiedzieć. Tak, tak, tak. Tak, z tego ogłoszenia, że szukają państwo prawnika. Tak. Dobrze, dobrze, czekam. Tak? Tak, Okrzasa, Zenon. Wyższe, wyższe, tak. Aha. Aha. Rozumiem. Tak. Do widzenia. Halo, dzień dobry. Proszę pani, ja dzwonię w sprawie ogłoszenia, że poszukują państwo prawnika. To jeszcze jest aktualne? A. No to świetnie. Tak, wyższe, tak. Ja się nazywam Zenon Okrzasa. Okrzasa, tak. Halo. 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 Nie martw się, będzie dobrze. No ale nie mam z czego żyć. Wyluzuj. Normalnie znajdę sobie robotę. Do roboty nikt się dziś nie przywiązuje, wiesz. Spójrz w przyszłość. Nie jest źle. Forsa leży na ulicy. Stary, wiesz ile ja straciłem w życiu? Dom, rodzinę, mieszkanie, pieniądze, robotę. Mam więcej od ciebie lat. Stary, ja nie takie rzeczy przechodziłem, no. Wiesz, skończyłem wyższą szkołę muzyczną. Karajan, słuchaj, dał mi batutę. Widziałem to w telewizji. I co? No byłeś dyrygentem, no. 6 lat byłem dyrygentem opery i w pewnym momencie stwierdziłem basta. Wiesz co zrobiłem? Wjechałem do Reichu. I teraz w Berlinie naśladuję głosy ptaków. Tak? Tak! Mam słuch absolutny, naśladuję głosy ptaków w cyrku berlińskim. W cyrku? W cyrku, w cyrku. To jest też muzyka. Ptaki to jest muzyka. Nie wierzysz mi? No nie, nie wierzę. Chcesz posłuchać słowika? W moim wykonaniu? No, pokaż. Nie najgorzej. Ładnie. W kanarku też jestem niezły. Zmruż oczy, spójrz na to. No, a ty umiałbyś kogoś tak naśladować, jakieś zwierzę? Zwierzątko? A co wolisz? Świnie czy lwa? To dawaj tego lwa. Pokaż. Dobrze. Poważnie mówisz? Ja ci tam załatwię robotę. W tym elefenie, no. Cyrk w Berlinie czeka na ciebie. To by się mogło na coś przydać? No. Bo u nas nie ma lwa w tym cyrku. No to jakaś straszna ilość nieszczęść na pana spadła ostatnio. No tak, to tak wszystko naraz, pani mecenas. Podsumowując, opuściła pana... Narzeczona. Konkubina. No tak. A odchodząc zabrała pieniądze, tak? 20 tysięcy złotych. To były pana pieniądze? No to nasze wspólne w zasadzie, bo myśmy zbierali, no, odkładaliśmy na samochód. Tak czy siak, jest to jednak, przyzna pan, ordynarna kradzież. No i to jest, proszę pana, kodeks karny, artykuł 278, paragraf pierwszy. Dobrze, następnie powiedział mi pan, że został pan wyrzucony z pracy. Tak, wyrzucono mnie
z dnia na dzień, właściwie bez żadnego powodu. Jaką pan miał umowę? Na czas nieokreślony. To czyli został pan usunięty z pracy bez zachowania tak zwanego... okresu wypowiedzenia. No, kolega po fachu. No to kiedyś, dawno studiowałem, ale to pani to jeszcze wtedy chyba w przedszkolu była. No, tak to możliwe. No ale to jest artykuł 52 kodeksu pracy. Aha. Następna sprawa to pana mieszkanie. Wyrzucono pana z mieszkania, tak? Kazali mi się wyprowadzić w ciągu 2 tygodni. Pan miał umowę? Oczywiście. A miał pan w umowie klauzulę dotyczącą okresu wypowiedzenia? 3 miesiące wypowiedzenia. 3 miesiące. No tak, no to wystąpimy do sądu cywilnego o ustalenie, że umowa najmu trwa i... Tak? Tak. Oczywiście. Dobrze, i 4. sprawa, proszę mi przypomnieć. No to wie pani, to są te wszystkie takie przykrości, które mi sąsiedzi robią. No, napisy mi sprayem robią na drzwiach różne takie. A co piszą? Coś o panu? Ale muszę. Bo wstyd. To jest zniewaga. Artykuł 217 kodeksu karnego. Tak? I ewentualnie wybryk nieobyczajny. To mój konik. Tak. Chwileczkę. Musi pan mieć świadomość, że to są 4 sprawy. No i że jednak będzie to coś kosztowało. No właśnie. No właśnie. Ale niech się pan nie przejmuje, bo ja myślę, że odzyskamy te pieniądze od pana konkubiny i... jakoś się dogadam. Bo ja, pani mecenas, właśnie w tej chwili to jestem na zasadzie zupełnie bez grosza. Pani mecenas. Tak. A pani myśli, że my to mamy jakąś szansę? Szansę na co? No, żeby wygrać. Ja myślę, że musimy się posłużyć innymi metodami. No, zapowiada się długie wróżenie. 4 sprawy, dużo kart. Proszę przełożyć. Nie. Od serca. Pycha, synu. Oto przyczyna twoich wszystkich nieszczęść. Myślałeś, że co? Że tym jednym uczynkiem dostaniesz się do nieba na skrót? Przez płot? Do Pana Boga? Co chciałbyś przez to uzyskać? O czym myślałeś, oddając te marne 10 tysięcy? O sobie myślałeś. O sobie myślałeś. Boś egoistą. I pychę w sobie. Rozdymasz. Tak. A pomyśl o tych wszystkich męczennikach, którzy musieli wiele wycierpieć, aby dostać się do winnicy Bożej. Nie tak jak ty. Wspomnij chociażby świętego Sebastiana, przeszytego strzałami. Świętego Szczepana, męczennika ukamienowanego w sposób okrutny. A święty Jan, ugotowany w oleju, żywce.
Ale widzę, że nie dość, że grzeszysz grzechem pychy, to nie ma również w tobie cierpliwości. Nie ma w tobie cierpliwości. A wspomnij chociażby Szymona Słupnika, który przez 68 lat stał na słupie przed świątynią. A Maria Egipcjanka 40 lat pościła na pustyni. Dlatego widząc w tobie tyle grzechu, a nie widząc pokory, no niestety nie mogę dać ci rozgrzeszenia. Jednakowoż Kościół ma nawet dla największych grzeszników jakieś małe pocieszenie. Zaczekaj tu sobie na mnie. Często się, mój synu, oto prawdziwy dar Boży. Owoc, który zbierałem dziś rano w moim parafialnym ogródku. Zapłać. Mogę jeszcze jedną? Dobry, pomogę pani. Nie, nie, nie trzeba, dziękuję. Ale ja pomogę. Wszyscy, ale nie pan. Robert, ja cię bardzo proszę. No wiesz, ja się do tej pory nie upominałem, ale... Ale teraz naprawdę jestem w beznadziejnej sytuacji. No jestem bez grosza przy duszy, ja cię proszę. Oddaj mi te pieniądze, co? No ale przecież oczywiście, że ci oddam, no. No ale zrozum, że to jest kwestia pewnych zasad. No jak można oddawać pieniądze komuś, kto chodzi po mieście i rozdaje pełne portfele? I mało tego, jeszcze do tego chwali się tym w telewizji. Ktoś taki, widać, pieniędzy nie potrzebuje. Robert, ale to już się stało. To już było. A teraz naprawdę mam nóż na gardle, no. Wiesz, Zenon, komu można dawać pieniądze? Albo komuś, kto jest doprowadzony do ostateczności. Albo komuś, kto, dejmy na to, chce na nas nasłać jakichś Ukraińców. Czy ty chcesz popełnić samobójstwo? Nie. A może chcesz na mnie nasłać Ukraińców? No to jakim sposobem ja, jak powiadam, zachowując twarz, mam ci oddać te pieniądze? Proszę cię, oddaj mi chociaż połowę, no nie wiem, jedną trzecią. Wiesz, pół forsy oddać, to się tak jak oddać całą forsę. To jest taki sam wstyd. Robert, ja cię naprawdę uważałem za mojego jedynego prawdziwego przyjaciela. Ale oczywiście, że jesteś moim przyjacielem. I dlatego znalazłem rozwiązanie. Patrz, nie masz kasy? No nie, no mam, ale poczekaj. Spójrz. No co, no nie podoba ci się ani brunetka, ani blondynka? Zenon, właściciel tej agencji towarzyskiej jest mi winien
3000 złotych. Dokładnie tyle, ile ja jestem tobie. O, w związku z tym odbiję się w naturze. Ładnie pani w tym czarnym. Mnie się nie podoba, ale muszę nosić, bo żałobę tutaj mamy. Żałobę? Mhm. Wszystkie dziewczyny wyfasowały czarne kostiumy i kanapy pozmieniali na czarne. A po kim ta żałoba? A po kimś ważnym. Nie znam wszystkich, ja tutaj dopiero tydzień jestem. A co pani wcześniej robiła? Wcześniej byłam na bezrobociu, a jeszcze wcześniej byłam pielęgniarką. Hmm. Ja też jestem bezrobotny. Fajnie było na tym bezrobociu. Dostawałam zasiłek. Spałam do 12:00. Ale się skończyło. Wezwanie dostałam z urzędu zatrudnienia. I kazali mi tutaj przyjść do pracy. To nie wiedziałem, że teraz urząd zatrudnienia kieruje do takich instytucji. No bo jakieś nowe rozporządzenie z Brukseli przyszło. No tak. Teraz ciągle zmieniają przepisy. Ale tutaj też jest fajnie. Mało pracy. Cisza, spokój. A szef to powiedział, że mi dobre rekomendacje da. Rozumiem go. No bo ja chcę iść do szkoły policyjnej do Szczytna. Tak jak moja siostra. No a tam trzeba mieć dobre rekomendacje. Byle kogo tam nie przyjmują. Ale pani będzie pięknie w mundurze. No pewnie. O, ciasteczko. Mogę? Mhm. Co pan taki blady? Ach. Boże, i oddech taki płytki? Może ja panu zmierzę ciśnienie? Dobrze. Tylko szybko. Czyści ten kostium. Koniec.
To może jeszcze jedną? Nie, nie, to nie. Nie mam kasy. A co ty myślisz? Że ja w lodówce wyłącznie pasztetową trzymam? Wiesz, szukam pracy. Może nie powinienem tyle pić, żeby nie obniżać swojej sprawności intelektualnej. Wiesz, co określa prędkość stada wilków? Najsłabszy wilk, najsłabsze ogniwo. Jak się odstrzeli najsłabszego, stado biegnie szybciej. Tak samo jest z ludzkim mózgiem. Jak odstrzelisz najsłabszą komórkę, stado, czyli mózg, pracuje szybciej. A wódeczka odstrzeliwuje najsłabsze komórki w mózgu. I dlatego po wypiciu połóweczki lepiej, ostrzej i przenikliwiej widzisz cały świat. Będziesz lepiej, przyjacielu, przygotowany do walki o byt, jak wypijemy jeszcze jedną flaszeczkę. A czy człowiek to zawsze musi walczyć o byt? Nie można tak jakoś bez walki? Tu obok mają kury. Ja czasami obserwuję je i tam jest w stadzie kur nieprawdopodobna hierarchia. Najsłabszą kurę dziobią wszystkie. Następną dziobią wszystkie poza tą pierwszą, najsłabszą. I tak po kolei, aż do samej góry. A na górze oczywiście jest kogut. Tak jak prawdziwy mężczyzna, który ma wszystko pod sobą. I konia, i babę. Niezły ten artykulik od tobie. Uczciwy znalazca. Tak sobie patrzę na ten artykulik, niepodpisany, i się zastanawiam, czy ktoś chciał ci zrobić przyjemność, czy wręcz przeciwnie, zabić cię. Tak jak ja tego komara. Przyniosłam ci obiad od mamy. Cała nas gotowała wczoraj. Ty tę matkę wykończysz kiedyś, wiesz? Ojca zresztą też. Jak mogłeś im to zrobić? Jak? No przecież sami mnie tak wychowali. Nie możesz tak mówić. Nie możesz tak mówić. To teraz już zawsze będziesz przynosiła mi obiadki do parku, tak? Nie zaprosicie mnie już więcej do domu? Ja myślę, że jak to się wszystko uspokoi i ludzie jakoś zapomną, no to wszystko wróci do normy, ale no nie wiem, czy to, wiesz, przed świętami się uspokoi. Nie wiem. Na razie to, wiesz, palcami nas wytykają. Żeby tylko matka przestała krzyczeć przez sen. Tak, śni jej się. Ciągle jej się to śni. Nie wiem, jak długo jeszcze. To wygląda, wiesz, na bardzo poważne załamanie nerwowe. Wiesz, o ojcu to ja ci nawet nie mówię. Pije? To, że pije, to nic. Pije i płacze. Jest mu wstyd po prostu. Ja nie wiem, wiesz, jak on sobie z tym poradzi. Jak on sobie z tym poradzi? Jak mógłbyś po prostu skazać ich na takie cierpienia? Co ja wam zrobiłem? Co ja wam takiego zrobiłem, że nie możecie mnie na obiad do domu zaprosić? Wiesz co? Nikt nie okrył nazwiska rodowego taką hańbą, wiesz? To się nikomu nie zdarzyło. Byliśmy szanowaną rodziną. Tyle pokoleń Okrzasów żyje na tym świecie, żyło i jakoś, wiesz, nikomu nie przyszło do głowy, żeby w telewizji występować. Ale wtedy nie było telewizji. A, tam nie było. Nieprawda. Były
jak Maciek dostał kiedyś zaproszenie. I co? No co? Nie poszedł. Umiał się zachować człowiek. Wiesz, kto występował przed tobą? Dentysta, co molestował swoje pacjentki na fotelu. Usypiał je tym chloroformem. A potem wiesz kto? Kucharka, która otruła pół, wiesz, obozu harcerskiego jakimiś muchomorami czy czymś tam. Wrócicielka jedna z Buzka, Zdrój. Ale ja nie mam wpływu na to, kto był przede mną. No i właśnie dlatego w ogóle cię nie powinno tam być. Ja nie wiem, że ja ci to muszę tłumaczyć. Czy rodzice ci nie dawali przykładu swoim życiem? Ja sama ci to mówiłam. Ty nie pomyślisz, wiesz, nie pomyślisz o sobie tylko, o sobie. Gębę do telewizji wsadzić, wiesz, i z telewizora gadać. I pamiętaj, pamiętaj, jak będziesz jadł tę zupę, pamiętaj, tu są łzy twojej matki. Wydaje mi się, że... Czy ja mam do pana mówić, panie doktorze? Ależ panie ze mną, oczywiście, że tak. Wydaje mi się, panie doktorze, że źródłem wszystkich moich problemów jest dobre wychowanie. Rozumiem, to ciekawe. Jestem ofiarą normalności moich rodziców. Jakby pan to bliżej zdefiniował? Ojciec mnie nie bił. Nie bił też mojej mamy. Ani siostry. Nie molestował mnie seksualnie. Siostry też nie. Przyznaję, że to rzadkie. Nikt z mojej rodziny nie kradł. Nie siedział w więzieniu. A widzi pan. A widzi pan, ciekawe. Mama całe życie pracowała. Mieliśmy dużą bibliotekę. Latem jeździliśmy na wczasy, zimą na zimowisko. No to niezwykły przypadek. Niezwykły. Zawsze było co jeść, a w niedzielę rosół z makaronem. Mama odprowadzała mnie do szkoły. No tak, no to jest faktycznie smutne. Jak ktoś przeniósł ze szkoły gorszą ocenę, to ojciec mu tłumaczył, że tak nie można, że trzeba się starać być coraz lepszym. No niedobrze. To znaczy dobrze, ale w naszym kontekście niedobrze. Po prostu muszę postępować tak, jak muszę postępować. Nie potrafię inaczej. Panie doktorze, czy nie ma dla mnie żadnego ratunku? Ja się obawiam, panie Zenonie, że dla pana w tej sytuacji to naprawdę niewiele da się zrobić.
Pan dokąd? Przed siebie. To się świetnie składa, bo ja w tę samą stronę. Do powodzenia. Zapraszam do taksóweczki. Chciałem mieć Skodę. Zbierałem 2,5 roku. Już prawie uzbierałem. Chciałem taką sportową. Cabrio srebrną. A ta Skoda to dużo pali? Trochę ponad dekę. O, to dużo. No wie pan, ma pancerną podłogę. Poważnie? Co? Wie pan, modne ostatnio bardzo są bomby. Więc włożyli tam trochę blachy. No i bezpieczniej. A, żeby nie wysadziło. No. Tak wie pan, podłożą bombę. Bum. I człowiek jak to gówno tak. Się rozpryśnie. A ja bym chciał normalnie umrzeć. Wie pan, jak człowiek umrze normalnie, to szkielet zostaje. Rodzina jak na cmentarz przyjdzie, to przynajmniej wie, gdzie nogi, gdzie głowa. No i zmartwychwstać można. A to może jakieś nowe, lepsze życie w niebie. A pan wierzący? Tak. Głównie w siebie. No. To jesteśmy na miejscu. Wierzysz w życie pozagrobowe? Wierzę. To dobrze. A wiesz, czyj to grób? Nie. Tu leży mój brat. Niby to taka profesja, że umiera się młodo. Ale żeby na raka? 2 lata chorował. Na końcu konał w męczarniach. Nie pomagały żadne narkotyki. Ani naturalne, ani syntetyczne. Heroina, kokaina, nic nie pomagało. Czasami włączałem mu telewizor, żeby odwrócić jego uwagę, żeby uciszyć te jęki. No i na dzień przed śmiercią zobaczył cię w telewizji, jak wygadywałeś te wszystkie banialuki. Dostał ataku śmiechu, tak go to wszystko śmieszyło, że śmiał się bez przerwy przez 18 godzin. I tak skonał z uśmiechem na ustach. Ale przed śmiercią powiedział, żeby dać ci to. Co to jest? To jest 2 miliony złotych. 2 miliony złotych? No to są kluczyki.
Za bramą cmentarza możesz zrobić z tymi pieniędzmi, co chcesz. Ale raz na tydzień powinieneś tu przyjść i zapalić świeczkę. Nie powiem, żeby cieszyło mnie to, co robimy. Ale życzenie umarłego, rzecz święta. No to do widzenia. Do widzenia. Patrz tutaj. Twoje 2 miliony podzielimy na 20 i wyjdzie nam 100 tysięcy flaszek. Następnie podzielimy to na 365 dni, to wyjdzie nam 274 lata picia po jednej flaszeczce. Ale my pijemy po 4, więc podzielimy to na 4 i wyjdzie nam 68,5 lat picia. Zenuś, kochany, to jest 68,5 lat wielkiej przyjaźni. Pamiętajcie, zanim się rozstaniemy, mimo że daliście na zapowiedzi, nie zwalnia was to z obowiązku zachowania czystości przed małżeńskim. Święte słowa, proszę księdza. No, w tej sytuacji... Bóg z wami.